Serdecznie, moi drodzy, z tej strony Raptor i zapraszam do kolejnego materiału z Wiedźmina 3, legendy i ciekawostki. Tak, postanowiłem zmienić tutaj nazwę z tajemnic i ciekawostek na legendy i ciekawostki, bo tak naprawdę Wiedźmin jest przepełniony mnóstwem legend i wydarzeń. Głównie, szczerze wam powiem, z Polski, z polskich różnych legend, opowiadań i tak dalej. I ta nazwa moim zdaniem bardziej tutaj pasuje. Dziękuję oczywiście za pozytywne oceny poprzedniego materiału. No i cóż, chyba zaczniemy na początku. Chciałbym oczywiście także pozdrowić pana Fisza HD, bo gdy teraz właśnie zacząłem to nagrywać, dosłownie 2 minuty temu odczytałem właśnie wiadomość od niego właśnie o ciekawostkach i też właśnie ten materiał będzie poświęcony w jednej trzeciej, można powiedzieć, o tym, co napisałeś, czyli po prostu o dziadach, bo o tych właśnie, o słodkiej ścieżce już wiedziałem, no ale akurat o tych krzyżakach, no to nie wiedziałem, to też się na pewno przyda, więc wielkie dzięki, ale właśnie chciałem cię pozdrowić, bo akurat w tym samym momencie, gdy zacząłem nagrywać już to napisałeś, to jakoś tak się zgraliśmy, no ale dobrze. Pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć, to sama mapa. Nawiązanie do samej mapy, ponieważ mapy są potężne, jest wiele miejsc, jest naprawdę mnóstwo wsi, no miast może nie ma zbyt wiele, ale jest mnóstwo wsi i na przykład te wsie, te wszystkie ich nazwy są odzwierciedlone oczywiście w naszym realnym świecie. Można powiedzieć, możecie sobie wpisać w Google Maps nazwy tych wsi i raczej każdziutka wieś powinna wam się wyświetlić. Zazwyczaj nawet w kilku po prostu województwach, bo to jak wiadomo jedna nazwa może mieć w każdym z województw, na przykład Nowa Wieś. Nazwa wsi Nowa Wieś, no to tego to jest chyba setki w Polsce. No dobrze, ale przejdźmy już, można powiedzieć, do pierwszej ciekawostki. Może zacznijmy od tej krótszej ciekawostki, czyli do takich rozwalonych wraków nad brzegiem. Nie wiem, czy to tam jeziora, morza, czy jakieś większej rzeki, no już teraz nie kojarzę, no ale nad brzegiem. I po prostu zaciekawiło mnie to, bo tam naprawdę. Teraz jak widzicie, szkoda, że kurczę, nie wiem, czy tam mapę też dam. No, szkoda, że nie dałem lokacji tej mapy, gdzie to możecie znaleźć. Ale to nie jest trudne do znalezienia, to jest welen. Można powiedzieć, po lewej stronie jest tak mnóstwo znaków zapytania. W tej pierwszej części welen, nie już po stronie właśnie Nilfgaardu, tylko po tej na dole, po lewej stronie. I tam jest mnóstwo znaków zapytania i przy brzegu. Jest właśnie mnóstwo takich statków. No i zaciekawiły mnie te statki, czy tam była jakaś bitwa, czy jakiś sztorm. Co do bitwy, no ciężko by mi byłoby sobie wyobrazić taką bitwę, szczególnie w tamtych czasach, no tam nie było żadnych jeszcze armat i tak dalej, więc no ewentualnie chyba, że po prostu podpływaliby do siebie i by się abordażowali, no ale wątpię, że to miało coś takiego miejsce. Ewentualnie mogli to zrobić, tak jak wspomniałem, mogli to zaatakować te statki wszystkie piraci, ponieważ tam znalazłem później notkę właśnie nawiązującą do tego. Same te statki, albo przynajmniej na tych statkach, był przewożony na pewno skarb królowej Zuoleki, czy jakoś tak? Zuoleka, nie wiem jak to się czyta. Ogólnie te nazwy są naprawdę dziwne w tych książkach z tych legend, no nie legend, tylko z tej mitologii Sapkowskiego, można powiedzieć. Te nazwy tych bohaterów to są strasznie, imiona są dosyć dziwne, nie wiem jak to się do końca czyta. No ale właśnie ta królowa miała tam jakiś skarb, bo znalazłem notkę, jedni z tych bandytów, chyba raczej piraci tak naprawdę na brzegu, mieli właśnie notkę, że szukają, notka tak naprawdę, która miała trafić do szefa, że szukają tego skarbu, szukają i tak naprawdę nie mogą go znaleźć, więc sądzę, że tam musiał też być właśnie przewożony skarb tej królowej. Sama królowa jest małżonką króla Sterda z Kowiru.
I ewentualnie, jeśli możecie jeszcze sobie jakoś skojarzyć, jej doradczynią tej królowej była właśnie ta Shella de Tankerville, o ile się nie mylę, ta czarodziejka. Zresztą zauważyłem, że królowie lubią się właśnie jako doradców otaczać czarodziejkami. No, nie ma się czemu dziwić, są to naprawdę i potężne, i bardzo mądre istoty, ludzie. Ale z drugiej strony tu niby się nimi otaczają, a w takim na przykład Nowigradzie tępią czarownice, czarodziejki i wszystkich innych odmieńców, więc to jest też dziwne. Królowie to jakby no szanują, że korzystają z tych ich zdolności, a tutaj w miastach no ludzie, podejrzewam, że jest to jednak wywołane tym, że się ludzie boją i dlatego. No ale mniejsza, zboczyłem trochę z tematu. I właśnie chciałem nawiązać do właśnie tych statków, bo zaciekawiły mnie te statki, co tak naprawdę mogło tam być. Ja osobiście tam, no nie wiem, czy to o ten skarb chodziło, jakąś tam skrzynię jedną czy dwie znalazłem, ale tam jakoś specjalnie nic szczególnego nie było. Jakaś chyba lepsza broń, czy zbroja, o ile się nie myla. A tak to poza tym nic. No tylko właśnie zaciekawiły mnie, że tyle właśnie statków jest rozbitych w tym jednym miejscu. No dobrze, przejdźmy w dzisiejszym materiale do drugiej ciekawostki, drugiej, trzeciej, jeśli tam patrzeć jeszcze o te nazwy wiosek, no ale mniejsze, do kolejnej ciekawostki, takiej bardziej obszernej i moim zdaniem ciekawszej, która już tym bardziej odwołuje się do naszej wspaniałej polskiej historii, czyli do dziadów. Tak, na pewno jeśli jesteście w starszych klasach albo skończyliście szkołę, no to musieliście przerabiać dziady Adama Mickiewicza. I tutaj właśnie mamy tam naprawdę no parę questów, ale jeden quest szczególnie nawiązuje do tych obrzędów dziadów. Może zacznę od samego początku. W misjach u barona, gdy tam szukamy jego żony i córki, mamy do czynienia z guślarzem. Mamy do czynienia z Cairo Metz i z guślarzem. I właśnie ten guślarz, to zresztą tutaj w samych dziadach część druga na przykład też występuje, jest ten guślarz, który jakby no przewodniczy tym obrzędom. Co jest też ciekawe, zostało dosłownie wzięte, zacytowane w grze fragment z dziadów. Przez, można powiedzieć, też chór, bo tutaj chór by zawsze mówił, to jest dosyć znane już, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. I podczas właśnie tej misji, gdy musimy tak naprawdę ochraniać ich podczas tych obrzędów, bo jak to mówił ten guślarz, no nie wszystkie dusze są miłe i będą po prostu ich atakowały, czytaj tutaj topielce i baby wodne. Utopce, znaczy się, nie topielce. Topielce to chyba w gotiku były, albo też były utopce. No mniejsza. Dla mnie to jedno i to samo. I właśnie tam kazał nam to bronić. I chór wtedy też w tym queście krzyczał właśnie ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Więc to jest też takie bardzo, bardzo duże nawiązanie. Można powiedzieć nawet nie nawiązanie, to jest dosłownie to przeniesione, więc to jest naprawdę wspaniałe, jak ci właśnie twórcy to wszystko przenoszą. Ludzie! Nikt nie rusza się z miejsca! Nie wolno Tak jak wspomniałem, musimy ich ochraniać, ponieważ oni tutaj, ten guślarz, właśnie chce pomóc tym zabłąkanym duszom. Tak naprawdę ten cały obrzęd właśnie polegał na tym, aby obcować z umarłymi, przyzywać ich i po prostu ich nakarmić, albo nawet też wyczytałem, że jest możliwość, że była rozstawiana też czasami sauna i żeby mogli się wykąpać. Ja nie wiem, ta ciemnota była niezła w tamtych czasach. No ale może ktoś w to wierzy jeszcze, ja nie oceniam tutaj. Ale no, coś takiego miało miejsce. I też wyczytałem, że czasami, aby wskazać tym duchom, zbłąkanym duszom drogę, było rozpalane ognisko. I tutaj w tym queście też tak naprawdę na środku ten guślarz, gdy krzyczy do tych
dusz zabłąkanych, też jest tam rozpalone ognisko. Aczkolwiek to bardziej, mam wrażenie, pełni taką funkcję, że gdy ten jakby duch stanie tym ogniskiem, to go widać tak naprawdę. Ale no możliwe, że też dzięki temu on widzi, gdzie tak naprawdę ma przyjść, więc tutaj też... Sam ten obrzęd oczywiście znany był głównie no, u nas tutaj w słowiańskich krajach, bardziej też na wschodzie, Białoruś, Ukraina i tak dalej, ale w Polsce też to miało jakieś tam, jakoś miało to miejsce, aczkolwiek jest też znane to pod innymi nazwami, w Polsce to bardziej się przyjęło jako zaduszki, tak, w Polsce też ten obrzęd był wtedy nazywany zaduszkami, teraz też mamy oczywiście zaduszki, więc no coś pozostało z tamtych dawnych czasów. No także kolejny przykład tego, kolejna legenda no, znaleziona, no to też jedna z łatwiejszych, ale właśnie fajnie, że coś takiego jest w tej grze i no, tak dużo nawiązuje rzeczy do Polski. No i że polska gra, że rewelacyjna dla mnie już gra roku, to jeszcze tyle tych rzeczy zostało włożonych z tej Polski, z tych polskich legend, historii i tak dalej. Czy to właśnie, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku o Mysiej Wieży, no Kopciuszek akurat nie jest polski, ale no akurat ta Mysia Wieża to też naprawdę fajna sprawa. Też na przykład tutaj też słyszałem, że w tej krainie, tutaj u nich, chłopiec staje się mężczyzną dopiero po ostrzyżynach, tak? To się tak nazywa, o ile się nie mylę, że po pierwszym strzyżeniu, gdy właśnie te wiedźmy, tam jeśli mieliście ten quest, no to wiecie, a jeśli będziecie mieć to questy, mają taką tkaninę właśnie oplecioną z włosów. I włosy są brane właśnie z tego pierwszego strzyżenia, gdy chłopiec staje się mężczyzną. To też takie no, bardzo słowiańska tradycja. Więc to by było chyba na tyle w dzisiejszym materiale. I tak dosyć długi, dłuższy od poprzedniego, a tylko dwie takie, można powiedzieć, ciekawostki, większe. No ale na tym skończymy. Tak, a właśnie, bo co jeszcze do częstotliwości ukazywania się tych materiałów, no to będzie co około parę dni, co tydzień, no nie chciałbym za bardzo tak tym spamować, chciałbym też troszkę wrócić jednak do tego Battlefielda, aczkolwiek no ciężko mi to przychodzi nadal, bo to jest gra naprawdę zajebista. Także dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was, Narka. Ludzie, nikt nie rusza się z miejsca! Nie wolno brać na... I tak jak wspomniałem, musimy ich ochraniać, ponieważ oni tutaj, ten guślarz, właśnie chce pomóc tym zabłąkanym duszom. Tak naprawdę ten cały obrzęd właśnie polegał na tym, aby obcować z umarłymi, przyzywać ich i po prostu da ich nakarmić, albo nawet też wyczytałem, że jest możliwość, że była rozstawiana też czasami sauna i żeby mogli się wykąpać. Ja nie wiem, ta ciemnota była niezła w tamtych czasach. No ale może ktoś w to wierzy jeszcze, ja nie oceniam tutaj, ale no coś takiego miało miejsce. I też wyczytałem, że czasami, aby wskazać tym duchom zbłąkanym duszom drogę, było rozpalane ognisko. I tutaj w tym queście też tak naprawdę na środku ten guślarz, gdy krzyczy do tych dusz zabłąkanych, też jest tam rozpalone ognisko. Aczkolwiek to bardziej, mam wrażenie, pełni taką funkcję, że gdy ten jakby duch stanie tym ogniskiem, to go widać tak naprawdę. Ale no możliwe, że też dzięki temu on widzi, gdzie tak naprawdę ma przyjść, więc tutaj też... Sam ten obrzęd oczywiście znany był głównie no, u nas tutaj w słowiańskich krajach, bardziej też na wschodzie, Białoruś, Ukraina i tak dalej, ale w Polsce też to miało jakieś tam, jakoś miało to miejsce, aczkolwiek jest też znane to pod innymi nazwami, w Polsce to bardziej się przyjęło jako zaduszki, tak, w Polsce też ten obrzęd był wtedy nazywany zaduszkami, teraz też mamy oczywiście zaduszki, więc no coś pozostało z tamtych dawnych czasów. No także kolejny przykład
tego kolejnego. Możecie sobie wpisać w Google Maps nazwy tych wsi, raczej każdziutka wieś powinna wam się wyświetlić. Zazwyczaj nawet w kilku po prostu województwach, bo to jak wiadomo, jedna nazwa może mieć w każdym z województw, na przykład Nowa Wieś, nazwa wsi Nowa Wieś, no to tego to jest chyba setki w Polsce. No dobrze, ale przejdźmy już, można powiedzieć, do pierwszej ciekawostki. Może zaczniemy od tej krótszej ciekawostki, czyli do takich rozwalonych wraków nad brzegiem. Nie wiem, czy to tam jeziora, morza, czy jakieś większej rzeki, no już teraz nie kojarzę, no ale nad brzegiem. I po prostu zaciekawiło mnie to, bo tam naprawdę, teraz jak widzicie, szkoda, że kurczę, nie wiem, czy tam mapę też dam. No, szkoda, że nie dałem lokacji tej mapy, gdzie to możecie znaleźć, ale to nie jest trudne do znalezienia, to jest welen. Można powiedzieć, po lewej stronie jest tak mnóstwo znaków zapytania, w tej pierwszej części welen, nie już po stronie właśnie Nilfgaardu, tylko po tej na dole, po lewej stronie. I tam jest mnóstwo znaków zapytania i przy brzegu jest właśnie mnóstwo takich statków. No i zaciekawiły mnie te statki, czy tam była jakaś bitwa, czy jakiś sztorm. Co do bitwy, no ciężko by mi byłoby sobie wyobrazić taką bitwę, szczególnie w tamtych czasach, no tam nie było żadnych jeszcze armat i tak dalej, więc no ewentualnie chyba, że po prostu podpływaliby do siebie i by się abordażowali. No ale wątpię, że to miało coś takiego miejsce. Ewentualnie mogli to zrobić, tak jak wspomniałem, mogli to zaatakować te statki wszystkie piraci. Ponieważ tam znalazłem później notkę właśnie nawiązującą do tego. Same te statki, albo przynajmniej na tych statkach był przewożony na pewno skarb królowej Zuoleki, czy jakoś tak? Zuoleka, nie wiem jak to się czyta. Ogólnie ten. No dobrze, przejdźmy w dzisiejszym materiale do drugiej ciekawostki, drugiej, trzeciej, jeśli tam patrzeć jeszcze o te nazwy wiosek, no ale mniejsze, do kolejnej ciekawostki, takiej bardziej obszernej i moim zdaniem ciekawszej, która już tym bardziej odwołuje się do naszej wspaniałej polskiej historii, czyli do dziadów. Tak, na pewno jeśli jesteście w starszych klasach albo skończyliście szkołę, no to musieliście przerabiać dziady Adama Mickiewicza. I tutaj właśnie mamy tak naprawdę no parę questów, ale jeden quest szczególnie nawiązuje do tych obrzędów dziadów. Może zacznę od samego początku. W misjach u barona, gdy tam szukamy tego jego żony i córki, mamy do czynienia z guślarzem. Mamy do czynienia z Cairo Metz i z guślarzem. I właśnie ten guślarz, to zresztą tutaj w samych dziadach, część druga na przykład, też występuje, jest ten guślarz, który jakby no przewodniczy tym obrzędom. I co jest też ciekawe, zostało dosłownie wzięte, zacytowane w grze fragment z dziadów, przez, można powiedzieć, też chór, bo tutaj chór by zawsze mówił, to jest dosyć znane już, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. I podczas właśnie tej misji, gdy musimy tak naprawdę ochraniać ich podczas tych obrzędów, bo jak to mówił ten guślarz, no nie wszystkie dusze są miłe i będą po prostu ich atakowały, czytaj tutaj topielce i baby wodne, utopce, znaczy się, nie topielce, topielce to chyba w gotiku były, albo też były utopce, no mniejsza. Dla mnie to jedno i to samo. I właśnie tam kazał nam to bronić. I chór wtedy też w tym queście krzyczał właśnie ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, więc to jest też takie bardzo, bardzo duże nawiązanie. Można powiedzieć nawet nie nawiązanie, to jest dosłownie to przeniesione, więc to jest naprawdę wspaniałe, jak ci właśnie twórcy to wszystko przenoszą. Nazwy są naprawdę dziwne w tych książkach z tych legend, no nie legend, tylko z tej mitologii Sapkowskiego, można powiedzieć. Te nazwy tych bohaterów to są strasznie, imiona są dosyć dziwne, nie wiem jak to się do końca czyta. No ale właśnie ta królowa,
miała tam jakiś skarb, bo znalazłem notkę. Jedni z tych bandytów, chyba raczej piraci tak naprawdę na brzegu, mieli właśnie notkę, że szukają, notka tak naprawdę, która miała trafić do szefa, że szukają tego skarbu, szukają i tak naprawdę nie mogą go znaleźć, więc sądzę, że tam musiał też być właśnie przewożony skarb tej królowej. Sama królowa jest małżonką króla Sterda z Kowiru. I ewentualnie, jeśli możecie jeszcze sobie jakoś skojarzyć, jej doradczynią tej królowej była właśnie ta Shelah de Tankerville, o ile się nie mylę, ta czarodziejka. Zresztą zauważyłem, że królowie lubią się właśnie jako doradców otaczać czarodziejkami. No, nie ma się czemu dziwić, są to naprawdę i potężne, i bardzo mądre istoty, ludzie. Ale z drugiej strony tu niby się nimi otaczają, a w takim na przykład Nowigradzie tępią czarownice, czarodziejki i wszystkie inne, wszystkich innych odmieńców, więc to jest coś dziwne. Królowie to jakby no szanują, że korzystają z tych ich zdolności, a tutaj w miastach no ludzie, podejrzewam, że jest to jednak wywołane tym, że się ludzie boją i dlatego. No ale mniejsza, zboczyłem trochę z tematu. I właśnie chciałem nawiązać do właśnie tych statków, bo zaciekawiły mnie te statki, co tak naprawdę mogło tam być. Ja osobiście tam, no nie wiem, czy to o ten skarb chodziło, jakąś tam skrzynię jedną czy dwie znalazłem, ale tam jakoś specjalnie nic szczególnego nie było. Jakaś chyba lepsza broń, czy zbroja, o ile się nie mylę. A tak to poza tym nic, no tylko właśnie zaciekawiły mnie, że tyle właśnie statków jest rozbitych w tym jednym miejscu. Serdecznie, moi drodzy, z tej strony Raptor i zapraszam do kolejnego materiału z Wiedźmina 3, legendy i ciekawostki. Tak, postanowiłem zmienić tutaj nazwę z tajemnic i ciekawostek na legendy i ciekawostki, bo tak naprawdę Wiedźmin jest przepełniony mnóstwem legend i wydarzeń. Głównie, szczerze wam powiem, z Polski, z polskich różnych legend, opowiadań i tak dalej. I ta nazwa moim zdaniem bardziej tutaj pasuje. Dziękuję oczywiście za pozytywne oceny poprzedniego materiału. No i cóż, chyba zaczniemy na początku. Chciałbym oczywiście także pozdrowić pana Fisza HD, bo gdy teraz właśnie zacząłem to nagrywać, dosłownie 2 minuty temu odczytałem właśnie wiadomość od niego właśnie o ciekawostkach i też właśnie ten materiał będzie poświęcony w 1/3, można powiedzieć, o tym, co napisałeś, czyli po prostu o dziadach, bo o tych właśnie, o słodkiej ścieżce już wiedziałem, no ale akurat o tych krzyżakach, no to nie wiedziałem, to też się na pewno przyda, więc wielkie dzięki, ale właśnie chciałem cię pozdrowić, bo akurat w tym samym momencie, gdy zacząłem nagrywać już to napisałeś, to jakoś tak się zgraliśmy, no ale dobrze. Pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć, to sama mapa. Nawiązanie do samej mapy, ponieważ mapy są potężne, jest wiele miejsc, jest naprawdę mnóstwo wsi, no miast może nie ma zbyt wiele, ale jest mnóstwo wsi i na przykład te wsie, te wszystkie ich nazwy są odzwierciedlone oczywiście w naszym realnym świecie, można powiedzieć.